Witam Was kolejny raz przy drogowskazie. Mapa. Jednak nie będziemy kończyć na tym naszego pasma. Pójdziemy sobie do wsi. Ulepszymy, naprawimy. Panie, oh! U nas kuchmaszkar, chochliki, wiły, mamony, latawice, czupaki i te, nie to pyszy. Małgorzatę w lesie zbierz. Całą zakrwawioną i poszarpaną. Musi, że ją jaki potwór. Tu gdzieś mistrz Kowal? Albo Kowal to tam jest. To co, już nie porozmawiamy sobie dzisiaj. Politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. Podoba mi się jego podejście. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Ej, no tu idzie się fajnie wzbogacić na nich. To nie są takie tempi broni, jak myślałem. Już po kasie. Dobra, wszystko od niego zwróciłem sobie. Teraz rzemiosło, bo trzeba by było zobaczyć, co ten pan wykonuje. Miecze cechu żmii na pewno. Te wszystkie mi się opłaca mieć. Dobra, już więcej ode mnie nie wyciągnie. Bywaj. Co się stało, Budzio? Zabijesz wszystkie potwory? Wszystkie? Obozowisko uchodźców, tam są ci dziwni wyznawcy.
Wiedźminie źle o tobie gadają, ale ja nie zapomnę, co dla nas zrobiłeś. Byle w miejsce pełno było. A rzeczywiście tego Grzesinka zakopać nie lepiej. Po co chodzić? No, bo już zręcznie. Nieważne, idziemy tam. Żeby choć dziadki głodne nie były. Może kogoś spotkamy w lesie po drodze? Ale to też jest śmieszne, bo patrzę, że tutaj potrzebuję 1000 doświadczenia. Na pierwszym poziomie potrzebowałem... Nie pamiętam ile. Ale te pierwszopoziomowe dają mi 2. A te siódmy poziom, co mają, to teraz tak, 5, 2, 4. Ej, też nie dają dużo więcej. Może ten przywódca chociaż. Nie, też nic. Na boku! Zabiję cię! To takich piratów, to ja muszę pokonać. Dużo. To był ten karp. To ten rynsztunek szkoły kota to już mamy prawie w komplecie. Cholerni piraci! Chwili spokoju z nimi nie ma! Wiedźmin! Z nieba żeście nam tu spadli! Czego?
co to się dzieje z tą grą? Nie no, naprawdę, tutaj jest jakieś nieporozumienie. Skąd on ma tyle fantastycznych rzeczy? Po co mi dwa takie same schematy? Ważne już wszystko. O, jakieś zadanie. Pomóż się, panie! Czemu płaczesz? Bo mój narzeczony poszedł do lasu sprawdzić wnyki i nie wrócił. Coś mu się musiało stać. Słyszałam, jak krzyczy, ale boję się iść tam sama. Oddana kobieta. Pójdę sprawdzić, co się z nim stało. Dziękuję. Mam pieniądze, zapłacę ci. Przeszedł tędy, na pewno. Dobrych wieści dla tej kobiety. Jej narzeczonego zagryzły dzikie psy. Nie znalazłeś go? Znalazłem, ale... Nie, nie mów. Po twojej twarzy widzę, że... Proszę, weź te pieniądze. Dziękuję. I bardzo mi przykro. Mogę przynajmniej pójść po ciało mojego narzeczonego? To niebezpieczne. Ale jeżeli się zdecydujesz, leży przy wnykach. Dziękuję. Żegnaj. Okej. Trochę koron znów zarobione. Teraz wybrać kolejne miejsce. Tak daleko. Ugh!
jasny chuj! Rąbaj odmieńcu! Kanibale, dezerterzy, piraci, to wszystko, co jest jeden chuj. Wioska kanibalów. No nie, no tutaj przecież... Nie właśnie mu podmień! Gin, durniu! Jak to są kanibale, to na nich używa się jak na zwierzęta? W sensie potwory, czy jak na ludzi miecha? Nie mówię, że tu, bo tu to widać, ale tak ogólnie. Nie chce mi się tępić na niego miecza. Kończę w koło! Jaki ci wypróbuje paraszczo? Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale zadziałało.
Okej. Oni byli większym wyzwaniem o wiele niż ta grupka tych Chamait. Jeszcze musimy zobaczyć, co tutaj się kryje. Aha. Ja już nie chcę. Może na 30 poziomie? Jesteś już ścierwem! Ok. To ja wyznaczyłem sobie kolejny cel. Co ty tak stoisz, Geralt? Aj, normalnie. Żegnam się z wami. Dobranoc i hej.